celu zapewnienia właściwego i niezawodnego przebiegu procesu technologicznego, stan techniczny poszczególnych napędów powinien być na bieżąco kontrolowany. Do tego celu stosuje się różne systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują pracę najważniejszych elementów linii technologicznej. Do metod sprawdzania elementów i układów elektrycznych urządzeń systemów mechatronicznych zaliczamy zdalną technikę pomiarową, diagnostykę sieci Profidus, zdalną diagnostykę sieci zasilających, sprawdzenie pola magnetycznego, sprawdzanie obwodów elektrycznych metodą termowizyjną. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.